polonezy i mazurki grane na fortepianie są znane. Ale chciałem właśnie oprócz Chopina i jego utworów pokazać te gatunki, które wyszły z popkultura innych polskich kompozytorów. Właśnie teraz zabrzmiał Antoni Kącki, a teraz chciałbym Państwu przedstawić mazurka Mieczysława Weźle. Chciałbym wykonać przed Państwem kolejny zestaw mazurków. Najpierw będą to trzy mazurki Aleksandra Tansmana, powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym. Tansman napisał bardzo dużo mazurków, chyba nawet więcej niż Chopin. To są te najwcześniejsze z tego jego pierwszego zeszytu, najwcześniejszego okresu mazurkowego, twórczego, pochodzące tak naprawdę z bardzo podobnego czasu, co mazurek Weinberga. Tamten był napisany w 1933 roku. Te będą trochę inne. Myślę, że będą znacznie bardziej przyjazne dla ucha, mniej awangardowe. Drugi ma podtytuł Oberek, a trzeci to Kołysanka. Ostatni utwór Janusza Pomorski. I ostatni mazurek, a w zasadzie prawie ostatni mazurek, będzie to utwór Władysława Szpilmana. Mazurek napisany w 1940 roku, czyli troszkę później niż te mazurki Tansmanowski i ten Weinberga. Napisany w 1940 roku w getcie warszawskim, kiedy tam właśnie Władysław Szpilman przebywał i tam muzyka polska, wykonywanie muzyki polskiej było oczywiście zabronione, zwłaszcza wykonywanie muzyki Chopina. I Władysław Szpilman postanowił napisać mazurka w stylu Chopina. Że najpierw będzie to, a na zakończenie zabrzmi Polonez Fiston Fryderyka Chopina. I dlatego mówiłem, że Szpilman to jest prawie ostatni mazurek, ponieważ tutaj mimo, że jest to Polonez, to środkowa część to też jest mazurek. Także dwa utwory w jednym. Trzy tańce szkolne. Zostajemy przy tańcu.